Witam Was kochani na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak ściągnąć w domu żele lub hybrydy. Na pewno wiele z Was ma taki problem w tym momencie. Nie możemy pójść do kosmetyczki, musimy sobie poradzić same w domu. Ja Wam pokażę dwa sposoby, jak to zrobić właśnie bez użycia fryzarki, bo zakładam, że większość z Was tej fryzarki nie ma. Jeśli natomiast macie fryzarkę, to już na moim kanale jest bardzo dużo tutoriali na temat tego, jak używać fryzarki, jakich końcówek do tego użyć, by właśnie ściągnąć sobie w domu samemu hybrydę czy żel. Dostaję bardzo dużo zapytań na ten temat. Wiele z Was właśnie zastanawia się, jak to zrobić. Najgorszym sposobem jest oczywiście zrobić to zębami, zerwać paznokcie, bo w tym momencie zrywamy go z warstwą naszego paznokcia. Przez to te paznokcie później są bardzo uszkodzone, miękkie i mogą nawet nas boleć. Także przestrzegam przed tym, nie zrywamy paznokci, a usuwamy je pilniczkiem. Przygotowałam tutaj dla Was kilka pilniczków różnych. Zakładam, że większość z Was nie ma w domu fryzarki i takiej fryzarki nie może w tym momencie użyć, bo to też jest świetny sposób, by właśnie ściągnąć paznokcie hybrydowe samemu w domu. Jeśli fryzarkę macie, to na moim kanale już jest kilka tutoriali, jak sobie z nią poradzić. Dziś pokażę Wam, jak to zrobić ręcznie, właśnie pilniczkiem. Teraz Wam pokażę tutaj różne pilniczki, różne formy, które możecie dostać na rynku. Tu jest na przykład taki bloczek polerski. Tutaj mamy takie prostokątne pilniczki. Ja ogólnie używam i bardzo lubię takiego pilniczka, który jest lekko wygięty. Uważam, że dużo łatwiej się na nim pracuje i jest łatwiejszy właśnie w obsłudze. Myślę, że właśnie takim bardzo dobrym, optymalnym pilniczkiem do ściągnięcia naszej hybrydy będzie właśnie taki pilnik 180 na 180. Oczywiście większość z Was z pewnością ściąga hybrydę czy żele u kosmetyczki i nie ma w domu takiego profesjonalnego pilnika i pokażę Wam opcję właśnie, jak możecie to zastąpić. Myślę, że w domu wiele z Was ma papier ścierny o różnej grubości. Ja polecam taki 180, żeby właśnie nie był zbyt mocny, byście nie zrobiły sobie krzywdę. Bardzo łatwo jest taki pilniczek sobie w domu samemu zrobić. Bierzemy na przykład jakikolwiek pilnik albo patyczek, jaki mamy w domu. Bierzemy taki mocniejszy klej, najlepiej, żeby to był właśnie ciepły klej. Wycinamy sobie nasz papier ścierny na kształt naszego pilniczka albo patyczka, tego co mamy. Nawet na taki bloczek polerski możemy na ten kształt sobie wyciąć. Przyklejamy papier ścierny właśnie na nasz kształt, który sobie wybraliśmy i mamy gotowy domowej roboty pilniczek. Bardzo ważna rzecz, nie zapominajcie o tym. Jeśli Wasz pilniczek jest nowy, możecie sobie nim zrobić krzywdę. Teraz Wam pokażę, co zrobić, by taki pilniczek właśnie był dobrze przygotowany. Ja to robię zawsze tak, że te boki tutaj naszego nowego pilnika chcę sobie troszeczkę stępić. Robię to po to, bo kiedy chcę spiłować nasz paznokieć takim nowym pilniczkiem i robię taki ruch, to ryzykuję tutaj uszkodzenie moich skórek, bo ten pilniczek jest tak mocny, tak ostry w tym momencie, że możemy sobie tutaj, że może nam tutaj tą skórkę uszkodzić. Także bierzemy drugi pilniczek i tępimy sobie tą część tutaj, odrobinkę. I robię tak z każdym brzegiem. W tym momencie mój pilniczek tutaj jest ostry, ale na brzegach nie aż tak bardzo i nie ryzykuję, że sobie uszkodzę skórki. Zaczynamy. Zawsze zaczynamy od długości. Bierzemy nasz pilniczek, piłujemy sobie, skracamy sobie nasz paznokieć. Oczywiście moje paznokcie teraz są bardzo krótkie i nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli Wasze paznokcie są długie, taki ruch może być troszkę drażniący. Dlatego polecam przykleić sobie tutaj plasterek. Przyklejamy go po to, że kiedy skracamy nasz paznokieć, cały ten paznokieć nam się tutaj nie rusza.
On po prostu w tym momencie nam tutaj będzie trzymał nasz paznokieć w jednym miejscu i możemy napierać troszeczkę mocniej. Oczywiście, jeśli paznokcie są krótkie, tak jak moje, robimy to bez problemu. Takimi ruchami, że przesuwamy pilnik w jedną albo w drugą stronę, albo pilnik w jednym miejscu i ruszamy ręką. To już Wy zdecydujcie, która opcja najbardziej Wam się podoba i odpowiada. Następnie palcem pomagamy sobie i odsuwamy odrobinę nasze skórki w tył. Tu możemy sobie tak przycisnąć i w takim kierunku piłujemy nasz paznokieć. Dlaczego nie robię to w tym kierunku? Dlatego, że jeśli macie wprawę, to nie ma żadnego problemu, ale jeśli tej wprawy nie możecie, to za każdym razem przejedziecie sobie po skórkach i niestety te skórki później będą właśnie, mogą być poranione albo przesuszone. Także robimy to w tym kierunku. Nie napieramy zbyt mocno, robimy to bardzo delikatnie, bo jak na razie chcemy ściągnąć kolor, a nie całą hybrydę. Oczywiście, kiedy zbliżam się do mojego paznokcia, nie naciskam już tak mocno, robię to bardzo, bardzo delikatnie. Staram się nie ranić moich skórek. Robimy to wszystko bardzo delikatnie i powoli. W tym momencie nie możemy narzekać na brak czasu. Możemy sobie tą operację robić przed telewizorem, kiedy coś oglądamy i nawet nie zauważymy, kiedy nasze paznokcie będą gotowe. Co jakiś czas pędzelkiem, albo możecie to zrobić ręką, ściągamy nadmiar pyłu, by zobaczyć, w jakim momencie jesteśmy. To jest bardzo ważne, by nie piłować zbyt mocno, bo jeśli spiłujemy również naszą płytkę, to później będzie to dla nas bardzo takie nieprzyjemne i może być bolesne. Uważamy tutaj przy skórkach. Widząc, że nasz pilniczek jest tutaj fajnie przygotowany, już tak mocno nie piłuje z brzegów, możemy bez problemu sobie tutaj piłować przy skórkach. Tak prezentuje się paznokieć już bez mojej hybrydy. Oczywiście później możemy sobie tutaj patyczkiem odsunąć nasze skórki i ściągnąć jeszcze nadmiar, gdzie widzimy, że jeszcze pozostało odrobinę naszej hybrydy. Jak możecie zauważyć, paznokieć jest ładnie gładki, nic mi tutaj się nie rozdwaja, nic mi się tutaj nie zniszczyło. Paznokieć jest twardy, wcale nie jest miękki, bo usunęłam hybrydę w bardzo łagodny sposób. Oczywiście, jeśli w domu macie pilniczek taki, który poleruje później Wasz paznokieć, to jak najbardziej w tym momencie możecie to zrobić, albo najzwyczajniej w świecie sięgnąć po odżywkę do paznokci. Ja tutaj mam dwie odżywki, które bardzo, bardzo lubię. Jedna to jest Maker, a druga to jest Victoria Win. Uwierzcie mi, obie te odżywki wspaniale odżywiają nasze skórki, nasze paznokcie i dodatkowo przepięknie pachną. Jeśli nasz paznokieć już jest spiłowany, możemy sobie tutaj dać kropelkę naszego oleju i wmasować w nasz paznokieć. W ten oto sposób odżywimy nasz paznokieć. W ten sposób on za kilka godzin będzie piękny i błyszczący. Nic mnie tutaj nie boli, nie uszkodziłam mojego paznokcia i pozbyłam się hybrydy. Jeśli Wasze paznokcie są żelowe, to tutaj możecie użyć
mocniejszego pilniczka i musicie się troszeczkę bardziej napiłować. Ale oczywiście chodzi tutaj też o zdrowie naszych paznokci. Naprawdę alarmuję, nie zrywajcie paznokci w ten sposób, że to podważacie i później, nie daj Boże, zrywacie to zębami, bo niestety wtedy naprawdę wasz paznokieć stanie się miękki, zacznie się rozdwajać, zrobi się też bardzo taki czuły i może stać się bolesny. Także bardzo, bardzo alarmuję i przypominam, by ściągnąć hybrydę w odpowiedni sposób. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że mój tutorial Wam troszeczkę pomógł. Wiem, że wiele z Was boryka się z tym problemem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie pod spodem. Ja teraz zabieram się za ściągnięcie pozostałych paznokci, ale ja już to zrobię frezarką. Z Wami się żegnam, zapraszam na oglądanie kolejnych moich filmów, no i do następnego filmu.